Cześć wszystkim. Zastanawiam się, jak to ja to po Andrzeju w ogóle udźwignę. No ale spróbuję, słuchajcie. Sporo jeżdżę po koleją i ostatnio zdarzyło mi się zgubić walizkę. Nie wiem, czy mieliście jakiś taki przypadek. Wysiadłem na Warszawie Centralnej i w jednym ze sklepów zorientowałem się, że tej walizki nie mam. Więc bardzo szybko pobiegłem na peron, żeby złapać tę walizkę z powrotem. Pociągu oczywiście nie było. Pobiegłem do informacji, a tam powiedział mi, że ten pociąg w ogóle nie istnieje. Że nie ma pociągu o takim numerze. I nie miałem prawa tu przyjechać. Ale w końcu doszliśmy do porozumienia, o który pociąg chodzi i wysłał mnie na Warszawę Wschodnią. Na Warszawie Wschodniej podbiegam do okienka i dowiaduję się, że to nie jest okienko informacji, tylko kasa i pani mi nie pomoże i mam więc do innego okienka. Więc pobiegłem do innego okienka. A tam pan powiedział do mnie, że takiego pociągu nie ma. I nie miałem prawa się tu dostać. I ta historia skończyła się słowami od tego pana, że radzę panu tam pojechać, a nie czekać, aż my ją może przywieziemy do Biura Rzeczy Znalezionych. I chodziło mu o składnicę na Grochowie, bo tam ten pociąg jechał do końca. I ja tam pojechałem, słuchajcie. Ja tam pojechałem, zapytałem kolejnej pani, tłumacząc jej, o który pociąg chodzi, bo ona też uważała, że tego pociągu nie ma. A chodziło o to, że ten pociąg ma niezmieniony numer u nich w ewidencji od 4 czy 5 lat. I tylko osoba, która zajmowała się sprzątaniem tych pociągów, miała o tym pojęcie. A walizka się znalazła, słuchajcie, bo była na Centralnym. I wcale nie w Biurze Rzeczy Znalezionych, tylko w kasie biletowej jednej. To też jest ciekawa informacja. Mamy taki zwyczaj w pracy, że czasami chodzimy na śniadania. Tak, wiecie, całą firmą. Poszliśmy kiedyś tak z kumplem, i widzimy informację, po wszystkim dostajemy informację przy kasie, że mamy zapłacić 14 zł. Na co pani do nas, my do niej, jak 14 zł? Przecież jest 12. No tak, w karcie jest błąd. No i pytamy ją dlaczego. Okazało się, że jest nowy menadżer, który sprawdza, w jaki sposób klienci reagują na nowe ceny. No to myśmy jej powiedzieli. I wiecie co, znaczy nie widziałem tego gościa więcej w pracy. Dzwonicie kiedyś do firmy telekomunikacyjnej? Próbujesz coś załatwić? I czasami jest taki moment, że nie da się tego załatwić z osobą, z którą się rozmawia. Więc wtedy naturalnym stwierdzeniem jest poproszę z pana przełożonym. Jakieś usłyszałem, że przykro mi, nie mogę pana przełączyć, taka jest polityka firmy. I zastanawiam się, jaka jest ta polityka firmy w takim razie. Bo w moim odczuciu to jest tytuł mojego wystąpienia. Czyli the customer płaci, już się zdecydował, olać go, jest z nami. Słuchajcie, 75% firm deklaruje, że jest klientocentryczna. Mówią o tym, pokazują nam to w swoich ofertach, bo oferty są dla nas. Jesteśmy dla klientów i stawiamy Cię w centrum naszego biznesu. Ale jednocześnie jest troszeczkę tak, że klienci się o tym zorientowali w całej sytuacji i już wiedzą, że tak nie jest, bo tylko 30% klientów zgadza się z tą pierwszą informacją, potwierdzając. Mówiliśmy przez ostatni, poprzedni dzień i dzisiaj troszeczkę o badaniach, mówiliśmy o tym, o takiej obserwacji. Ja zaobserwowałem pewną sytuację w biurze, w zupełnie przypadkowej firmie w Polsce. Naszym najwyższym priorytetem jest to, żeby zadowalać naszych klientów. No, chyba, że to jest trudne, albo nie przynosi zysków, albo jesteśmy po prostu zajęci. I taka sytuacja wewnątrz firmy, która się pojawia, bardzo szybko prowadzi do takich sytuacji, o których mówiłem wcześniej, i do takich jak ta. To jest autentyczny wpis, słuchajcie, facebookowy. I uważam, że jest 5 głównych powodów, dlaczego tak się dzieje. I o tych powodach chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Po pierwsze, to jest obawa przed informacją zwrotną. Bo pytanie innych ludzi o to, co myślą o naszych pomysłach, jest zawsze problemem. Jest zawsze trudne, jest zawsze niewygodne. Bo co, jeżeli ktoś powie, że mój pomysł jemu się nie podoba?
stajemy w takim pewnym konflikcie. No i wiecie, rozumiem, możemy się nie kłócić, ale to ma bardzo jasny przejaw w organizacjach, bo dzisiaj rozwiązania, usługi i produkty tak naprawdę wymyśla się za zamkniętymi drzwiami na setkach spotkań, które twierdzą, że są nieefektywne, ale mimo to się na nich siedzą. A potem, jak już wymyślą te rozwiązania, to inwestują kosmiczne pieniądze w szkolenia sprzedażowe, żeby nauczyć ludzi, którzy sprzedają te usługi, do przekonywania innych ludzi do tego, że ich racja jest lepsza niż firmy, która ma kupić. I wiecie, chodzi o to, że to jest niebezpieczne. A inaczej zrobił nasz klient. Pewien bank zastanawiał się nad tym, w jaki sposób podejść do projektowania, do wzięcia kredytu przez aplikację mobilną. Więc spotkali się na serii spotkań, które potem uznali, że były wcale nie takie potrzebne. I rozpisali ten proces na 49 obszarów, w którym wyszczególnili 84 punkty. Wszystko w porządku. Potem zapytali klientów o to, jak ten proces oni sobie wyobrażają. Klienci wskazali w 15 obszarach 36 punktów, które były zupełnie inne od tego, co sobie wyobrażał bank. I nagle okazuje się, że perspektywa banku świetna, zgodna z tym, jak bank się komunikuje, jak działa i z kompetencjami ludźmi, którzy tam pracowali, jest o zgoła inna od tego, jak patrzy klient. Dla przykładu, bank myślał, że na początku klient widzi cel i myśli o tym, na co wydać swoje pieniądze. Natomiast klienci mówili, nie, ja mam stres, ja się boję, ja się denerwuję, ja nawet nie myślę o tym, że mam coś zrobić. Dla mnie dużo silniejszą, mocniejszą emocją jest obawa. Kiedy bank w swoim projekcie, w swoich rozważaniach stwierdził, że klient w pewnym momencie zastanawia się, który to bank, którym bank wybrać, któremu bankowi powierzyć swoją usługę i związać się z nim na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Klient zastanawia się, czy bank jest w ogóle pomysłem. Bo jest jeszcze rodzina, bo są jeszcze znajomi, jest parę innych opcji, które też mogą być rozsądne. I wreszcie, kiedy bank uważa, że klient na koniec po prostu realizuje swój cel, o którym myślał przecież od samego początku, przeszedł przez bardzo płynny proces wzięcia kredytu, to potem on go po prostu realizuje. A klient na to nie. My chcemy dostać nagrodę i podziękowanie za to, że wybraliśmy właśnie wasz bank. I to było zastanawiające na tych warsztatach, bo okazało się, że na początku drogi klienci bardzo mocno mówią o tym, jak to się cieszą, że jest bank, jak to jest bezpieczne, jakie to jest rozsądne i podejmują mnóstwo działań, żeby porównać, zastanowić się i zdecydować. Przez cały proces chcą przejść bardzo szybko, ale potem ten bank już nie jest przyjacielem. Potem ten bank jest już tym wrednym wujkiem, który wymaga od ciebie spłaty comiesięcznych rat. I perspektywa się zmienia po usłudze. Drugim powodem jest uleganie stereotypom. Bo wiecie, jak jest? Słuchajcie, badania utrudniają percepcję. Sprawiają, że zrozumienie tego całego bałaganu, który mamy, jest niezwykle niewygodne. A jak już było mówione wczoraj, nasz mózg lubi uproszczenia. Nasz mózg lubi uogólnienia. A takie sformułowania jak wszyscy wiemy, że to przecież jasne i jak powszechnie wiadomo, w naszym zawodzie, w naszym codzienności prowadzą nas w projektowe maliny. I przykładem tego jest jeden z naszych klientów, który zaprosił nas do poprowadzenia warsztatu kreatywnego, gdzie chcieli wykombinować nowy sposób komunikacji do milenialsów. Więc zaproponowaliśmy im, słuchajcie, zróbmy badania, zastanówmy się, o co w ogóle chodzi, jak wy się komunikujecie. Oni, nie, raport mamy, wy po prostu przyjdźcie, potrzebujemy moderacji warsztatu kreatywnego. No dobrze, przyjechaliśmy i zaczęliśmy od techniki kreatywnej, tak na rozgrzewkę, techniki projekcyjnej, tak na rozgrzewkę. Poprosiliśmy ich, żeby zbudowali miejsca, które według nich sprawią, że milenialsi będą chcieli tam przychodzić. Dowolne. To nie musiało być związane z jakkolwiek z ich branżą. No i jak powszechnie wiadomo,
Milenialsi lubią chodzić do klubów z różową pufą w kształcie ust i brać tam wszelkie możliwe używki i nie ponosić żadnych konsekwencji swoich przygód nocnych. Oraz tylko i wyłącznie jeżdżą na festiwale, gdzie jedzą z food trucków, słuchają muzyki alternatywnej i piją kraftowe piwo, bo inne im przez przełyk nie przejdzie. I to była ich perspektywa i oni byli przekonani, wiecie, to był, cytuję, doświadczony zespół projektowy. Od tego zaczynali całą swoją prezentację. I całe szczęście, że myśmy ich przekonali, żeby na ten warsztat przyszli ci milenialsi i żeby oni im powiedzieli, co tak naprawdę mają do powiedzenia i jak oni uważają, że taka komunikacja może wyglądać. I te testy bardzo prostych prototypów na bazie storytellingu pozwoliły im przejść od takiego myślenia pełnego uogólnień i myślenia pełnego uproszczeń do tego właściwego i takiego, które mogło być prawdziwe. To tylko pojedyncze przypadki. To jest taki moment, w którym wspominam moją pracę w call center. Pracowałem z konsultantami call center, gdzie cała efektywność organizacji nastawiona jest na efektywność rozmowy. To dziewczyny z Playa pewnie potwierdzi, to jest FCR, czyli czy rozwiązaliśmy problem za pierwszym razem, czy klient nie wrócił, jak krótko trwała rozmowa i czy możemy załatwić to krócej i tym podobne rzeczy. Mam takie poczucie, że w tym miejscu klienta w ogóle nie interesuje ich klient. To jest moment, w którym liczy się ich poziom efektywności. Inaczej było z naszym klientem, który poprosił nas, żebyśmy te pojedyncze przypadki, które on usłyszał i zdecydował się zmapować, żebyśmy pomogli mu to uporządkować i stwierdzić, czy to w ogóle ma rację bytu. Więc zrobiliśmy warsztaty, posegregowaliśmy te pojedyncze przypadki w 12 różnych kategorii, mieliśmy to wszystko wyszczególnione, wszystko było ładnie, pięknie. No i wiecie, jak robimy badania jakościowe, to jest tylko pewna droga, którą ktoś być może pójdzie. I teraz trzeba było to potwierdzić. I myśmy to potwierdzili, słuchajcie, z 12 tysiącami użytkowników tego portalu. I okazało się, że te pojedyncze przypadki wcale takie pojedyncze nie są. Dlatego, że jeżeli zapyta się tych ludzi, czy ty masz tak samo, to wiele osób powie, tak, też to widzę. Ale mało osób ma w sobie odwagę, mało osób ma w sobie chęć do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, to mi nie pasuje. Bo my jako klienci też nauczyliśmy się żyć w tym statusie the customer. Bo tak po prostu jest. Zapytałem kiedyś mojego ojca, poprosiłem go o pomoc w napisaniu wypracowania w szkole podstawowej. To miała być instrukcja dowolna, wiecie, takie ćwiczenie. I mój tata zaczął od słów, jak wszyscy wiemy, wbijanie gwoździ zawdzięczamy multiplikacji naprężeń w krawędziach ostrych narzędzi udarowych. Zobaczył moje błędne spojrzenie. Zobaczył moją szczękę, która opadła na podłodze i stwierdził, no przecież wszyscy to wiedzą. I klucz do tego jest taki, że mój tata jest po Politechnice. I on to naprawdę zrozumiał. Natomiast to pokazuje bardzo dobrze przykład tej bańki wiedzy. Ta bańka wiedzy to jest taki moment i taka przestrzeń, w której my wszyscy żyjemy, pracujemy, dlatego że im więcej czasu poświęcimy na spotkania, im więcej czasu poświęcimy na rozwój pewnego produktu, usługi, tym lepiej go rozumiemy. Przecież znamy go od podszewki, przecież go stworzyliśmy. I tak samo jest z osobami w różnych firmach. Bo dla nich ten proces jest niezwykle prosty. Dla nich ten proces jest zrozumiały. Dla nich ten proces wygląda tak. Wchodzisz na portal, wpisujesz swój adres, zapełniasz koszyk, odpoczywasz i w ciągu godziny masz dostawę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przychodzi użytkownik i zaczyna z tego korzystać. I trzeba mu tłumaczyć pewne rzeczy. Bo nagle okazuje się, że nie ma rozliczenia takie, jak być powinno. Nie ma w ogóle rozliczenia. Nikt nie pomyślał o tym, że klientowi może to być potrzebne. Przecież on tylko zamawia, odpoczywa, płaci. Tyle. Albo nie ma zamienników. Wiecie, bo jak jesteście w sklepie, to jak nie ma zielonych jabłek, to weźmiecie czerwone. Ale dla komputera nie jest to zrozumiałe. On tego nie wie. Poczucie oszczędności. To jest moje ulubione. Słuchajcie, ilekroć przychodzimy na jakiekolwiek spotkanie,
proponujemy jakiekolwiek rozwiązania, słyszymy, no tak, ale to będzie kosztować czas i pieniądze. I pojawia się tutaj taki magiczny argument, który wielokrotnie słyszałem, to my to sobie zrobimy sami. Okej? Więc wielokrotnie przez to poczucie oszczędności firmy robią sobie same. Więc projektują, mają poczucie, że tak, nie spędzą za dużo czasu, no bo wymyślenie, kogo trzeba zapytać, zaprojektowanie badań, przeprowadzenie badań, analiza badań, to jest i czas, i pieniądze, bo trzeba znaleźć ludzi, trzeba zatrudnić ludzi, trzeba tych użytkowników też zaprosić i jakoś trzeba ich jeszcze wynagrodzić za to, że poświęcili swój czas. A to poczucie oszczędności całkowicie zburzył mi warsztat, który przeprowadziliśmy w banku, gdzie zespół projektowy razem z klientami mieli wspólnie zaprototypować flow procesu brania kredytu właśnie. I to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że zespół projektowy siedział i kombinował teraz, czy ten przycisk powinien być zielony i kwadratowy w tym miejscu, czy żółty i różowy w zupełnie innym. I oni narysowali dwa ekrany, a klientka, która na moment pracowała samodzielnie, narysowała 4 iteracje różnych testów i była już po 2 testach z drugim klientem. I to wszystko zrobiła w ciągu 20 minut. Więc okazało się i bardzo czytelnie pokazało, że jeżeli chcemy zrobić to sobie sami, to skupiamy się na tych rzeczach niewłaściwych, jeżeli pracujemy w organizacji. Że organizacje mają to poczucie oszczędności, które jest poczuciem błędnym, bo ta oszczędność jest pozorna. A kiedy zaprosimy klientów, to dla nich pewne rzeczy są po prostu proste. Dla nich pewne rzeczy są tak, po prostu. Dla nich, dla tych użytkowników, rzeczy są właściwe, bo oni wiedzą, jakie oni są, jakie one są. I po prostu nam o nim mogą powiedzieć, mogą nam o tym po prostu powiedzieć. Te 5 powodów, o których wspomniałem, to oczywiście nie jest pełna lista. To jest to, co jest czubkiem góry lodowej. Natomiast głęboko wierzę i mamy na to dowody, że robienie rzeczy odwrotnie przekłada się fenomenalnie na biznes, na właściwe, skuteczne, opłacalne rozwiązania biznesowe. I wierzę, że jak tutaj wszyscy jesteśmy, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której ta obserwacja, o której mówiłem na początku, nie będzie wyglądała tak, tylko tak, że naszym największym, najwyższym priorytetem jest dobro naszych klientów, nawet jeśli to jest trudne, nawet jeżeli to jest nieopłacalne i nawet jeżeli jesteśmy zajęci. Bo jeżeli status fuck the customer będzie dalej w mocy, to niestety, ale nasze usługi będą takie. Dzięki bardzo.